Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale Poznajecie Stylizację. Ona pojawiła się w jednym z moich filmów, tych ostatnich filmów, bardzo ważnym dla mnie filmie. I tyle, ile pozytywnych komentarzy naczytałam się na temat tego, jak ładnie wyglądam. Nazywam mojej stylizacji, tego klimatu retro i było bardzo dużo próśb o to, żebym pokazała Wam ten właśnie mój retro makijaż. Jest to taka złagodzona wersja pin-up, czyli kreska oczywiście na oku i czerwone usta. Więc stwierdziłam, że zrobię dla Was taki bardzo techniczny film, gdzie będzie kilka moich trików makijażowych, no i pokażę Wam też perełki, które wydaje mi się, że znacie, ale mogą Wam ułatwić sprawę, tym bardziej na początku, kiedy właśnie chcecie spróbować wykonać sobie taki retro makijaż. Więc już nie przedłużam, zaczynamy. Ten film powstał przy współpracy z Ezebrą, drogerią internetową, w której znajdziecie ogromny asortyment kosmetyków. I właśnie dzięki tej współpracy mogę dla Was stworzyć jakiekolwiek filmy chcę, jakie Wy chcecie oglądać na moim kanale. Więc wchodzę sobie na Ezebrę, wyszukuję kosmetyki, które chcę Wam pokazać, zamawiam je i tworzę dla Was te filmy. No i dzisiaj właśnie zamówiłam kilka bestsellerów, akcesoria, które Wam ułatwią na przykład malowanie kreski i piękną czerwoną pomadkę. Ale zacznijmy najpierw od oczu. Jak możecie zobaczyć, ja mam cały makijaż twarzy już wykonany, bo dzisiaj na nim się nie będziemy skupiać. On jest tłem, on nie jest ważny. Skupmy się na makijażu oczu. Mam na swoich powiekach korektor, po prostu zastygający korektor. Pamiętajcie, że korektor może być bazą pod Wasz makijaż, raczej nie pod ten długotrwały i bardziej profesjonalny, ale tak na własny użytek. Kiedy wiemy, że ten korektor sprawdza się z naszymi powiekami, z naszą skórą, z naszym zapotrzebowaniem na daną trwałość makijażu, czyli ile ten makijaż ma przetrwać na naszych oczach, znamy swoje powieki i wiemy, że ten korektor się po prostu sprawdzi, to absolutnie nie jest to nic złego. Raczej wybieramy korektory, które są zastygające, trwałe, jakieś kamuflujące, niż te takie rozświetlające, delikatne, które wolniej zastygają. Im szybciej będzie zastygać korektor, tym większa szansa, że ten makijaż będzie również trwały. Cieniuteńka warstwa i będzie pięknie. Więc taką też warstwę mam na swoich powiekach. Jest to akurat korektor Liquid Camouflage z Catrice. Wiecie, że go bardzo lubię, więc powieka jest przygotowana. No i cienie. Wybrałam cienie, które są bardzo łatwo dostępne, marki, którą chyba znamy wszyscy i są też w świetnej cenie. Jest to paleta Catrice, taka nude earth. Piękna. Piękna, bo mamy tutaj bazowy cień, który w takim makijażu retro jest już niesamowicie potrzebny. Kiedyś raczej błysków nie było. Były to maty, więc stawiano na jaśniejsze tony i naturalne tony, no i oczywiście czerń, która jest mocnym kontrastem i mocnym takim punktem głównym w całym makijażu. Stawiano na rzęsy i właśnie kreskę. Ale że mamy XXI wiek, zawsze możemy coś sobie tam unowocześnić, dołożyć troszeczkę błysku albo takie rozświetlenia dołożyć nawet gdzieś na twarzy, tworząc taką spójność makijażu, więc to jest też bardzo fajny patent. Mamy czerń, którą możemy utrwalić eyeliner albo kredkę, albo zrobić w ogóle kreskę tym cieniem, nakładając go na mokro albo na sucho, dokładając na mokro. Naprawdę możliwości jest mnóstwo, więc jeżeli jesteście naprawdę bardzo, bardzo początkującą osobą, to powtórzcie moje dzisiejsze kroki, ale właśnie przy użyciu tego cienia. Bo jak coś nie wyjdzie, możecie go po prostu rozmyć i będzie ładnie, ale nie będziecie się stresować. Więc mamy tutaj paletę, która jest takim must have, czyli mamy bardzo neutralne odcienie, czerń i dodatki pięknych, połyskujących cieni, którym możemy coś pozmieniać w makijażu. Zacznijmy od tego bazowego cienia. Biorę sobie duży pędzel, nakładam cień bazowy, bardzo jasny, w kąciku wewnętrznym. Rozjaśniam go po prostu. Jeżeli chcecie, aby Wasz makijaż był bardzo retro, wybierajcie ten
odcień. On jest taki lekko rozbielony, a wtedy właśnie takich odcieni się używało, więc rozbielamy tutaj powiekę, kącik wewnętrzny i rozcieramy ten jasny cień dalej na powiekę, zostawiając ten kącik zewnętrzny. Tam pójdzie coś bardziej naturalnego, neutralnego. Jeżeli chcecie uwspółcześnić ten makijaż, to sięgajcie już po ten bardziej ciepły odcień bazowego koloru, który jest must have, totalny w makijażu. Ten odcień możemy na przykład nałożyć na łuk brwiowy, podnosząc go odrobinę, więc to są dwa cienie, które wręcz trzeba przy takim makijażu retro mieć gdzieś tam blisko przy sobie, więc delikatnie rozjaśniam tutaj, dół też mogę zabezpieczyć takim puszystym pędzelkiem. Co teraz robimy? Teraz bardziej neutralna część, modelująca oko. Możemy ten odcień nałożyć na pędzelek. Ja używam akurat tego samego pędzelka. Pamiętajcie, żeby zrzucić nadmiar. I podkreślamy delikatnie załamanie powieki. Lekki nacisk, mgiełka. Chodzi o to, aby oko wydawało się bardziej wypukłe. Czyli powieka tutaj ruchoma była bardziej wypukła. Możecie do tego celu użyć bronzera, który był używany do makijażu twarzy, albo go troszeczkę dołożyć. Wtedy znowu makijaż będzie bardziej spójny, bo kolorystyka będzie w 100% ze sobą grała. Ale ten odcień jest bardzo ładny, bardzo ładnie się stapia, podkreślając załamanie delikatnie. A o to mi właśnie chodzi. Wymodelować oko. Ten sam pędzelek, tylko tak na płasko, możecie zmienić oczywiście pędzelek, podkreślam dolną powiekę po całości. Ten cień jest na tyle jasny, że spokojnie możemy z nim wychodzić nawet niżej. Zobaczcie, że ja tutaj się nie obawiam, że coś się będzie działo, coś się osypie, coś się pobrudzi, a fajna mgiełka jest, nie? Bardzo ładny, rozblendowany efekt. Super są te cienie, one się nie osypują, bardzo łatwo się nimi pracuje. Na pigmentowanie jest w sam raz, więc ja w ogóle nie patrzę nigdzie nawet w lusterko, nawet w podgląd. Patrzę prosto na Was, w oko obiektywu i nakładam sobie tutaj ten cień. Nie widzę w ogóle, co ja robię, słuchajcie. Ale chcę Wam pokazać, że ten cień jest bardzo bezpieczny, a robi robotę. Dobrze. No myślę, że jest ok. Tutaj bym sobie jeszcze wzmocniła. Chociaż wiecie co? Nałożę jeszcze troszeczkę tego cienia w zewnętrznym kąciku. Tego samego, co w załamaniu, ale to tylko po to, żeby właśnie wymodelować powiekę. Wracam do tego jasnego i jeszcze przekładam go do końca. Jeżeli używacie korektora jako bazy, to warto pamiętać o tym, że cała powieka musi być zabezpieczona i ten korektor musi być utrwalony właśnie cieniem. Dobrze, i teraz trik. Słuchajcie, możecie użyć do tego celu palety cieni czy bronzera. Wy to macie widzieć. Ja użyję troszkę ciemniejszego koloru, abyście to dobrze widzieli. Mam dwa pędzelki, które zamówiłam właśnie po to, żeby Wam ułatwić. Po prostu, żeby Wam ułatwić. I są to pędzelki bardzo dobre do malowania kreski. Nie tylko dla osób początkujących. Kiedy chcemy wykonać makijaż i kreskę szybciej, to taki pędzel będzie pomocny w tym. I jest to Hulu P44. Zapiszcie sobie. Zresztą zostawię Wam wszystkie linki w opisie pod spodem. I drugi pędzelek, również Hulu, z tego setu bardzo precyzyjnego. Uwielbiam ten set. Uwielbiam go. I każdy wizerzysta go uwielbia, z kim tylko rozmawiam i go ma. I to jest P112. To są, słuchajcie, skośne pędzelki. Skośne. Ten bardziej precyzyjny, zarówno do brwi, jak i właśnie do kreski. Ja użyję tego szerszego, więc powiedzmy może dla bardziej początkujących, żeby mieć pewniejszą rękę. Mój trik. Biorę sobie ten pędzelek, łapię za cień, no to powiedzmy, że ten, on będzie dla Was widoczny, a później będzie mi łatwiej go tak jakby usunąć, rozblendować. Może to być bronzer, albo ten pierwszy jasny cień, który był użyty, ten neutralny. Wy to po prostu musicie widzieć na swoim oku. Ja, abyście to widzieli bardzo dokładnie, używam tego ciemnego. Patrzycie w lusterko przed sobą, macie lusterko,
Ja teraz będę patrzeć lekko w podgląd, żeby to widzieć. Natomiast lusterko powinno być przed Wami. Nie tak. Nie patrzymy tak w lusterko. Przed sobą. Patrzymy w lusterko. Przykładamy ten pędzelek w tym kierunku. Czyli dłuższe włosie do zewnętrznej strony, krótsze do wewnętrznej. Przykładamy ten pędzel na dolną powiekę przy linii rzęs, patrząc wprost przed siebie. Ja nie wiem, jak ja to zrobię dzisiaj. Patrząc wprost przed siebie, słuchaj, o, mam pomysł. Dam sobie tutaj lusterko. Patrzę przed siebie, wkładam tutaj pędzelek i tak jakbym chciała przedłużyć linię wodną oka, wyciągam na tą górną powiekę. Robię taką kropeczkę. Przykładam po prostu ten pędzelek od dolnej powieki na górną. To jest właśnie taki skos od nosa przez kącik oka do brwi, ale dosłownie jeżeli zobaczycie, pod jakim kątem idzie Wasza linia wodna i pod tym kątem przyłożycie ten pędzelek do górnej powieki, to właśnie wyrysujecie sobie taką linię, która Wam powie stop. Od tego momentu na zamkniętym oku widzicie, gdzie powinniście odbijać z kreską. Bo jeżeli pociągniecie ją za daleko, a używacie właśnie żelowego eyelinera, którego dzisiaj będę używać, no to może się zacząć jakieś dziwne czyszczenie. Od tego momentu, jak już zobaczycie, gdzie ta kreska jest, jeżeli chcecie ją wyciągnąć dalej, to sobie dalej odbijacie. Ale ta granica jest zachowana. Jeszcze raz szybciutko powtórzę na drugim oku. Zostawiam nadmiar, wkładam pod linię rzęs i dotykam górnej powieki. Widzicie? Możecie sobie sprawdzić, tak patrząc przed siebie na lusterko, czy jest symetrycznie, tak wyciągnąć sobie lusterko na wyciągnięcie Waszych rąk, taki metr od twarzy i sprawdzamy, czy jest równo. No i możemy wtedy już sobie przymykać to oczko, głowę odwrócić i rysować kreskę, bo jest duże prawdopodobieństwo, że jak tu zrobicie tak samo, to kreski będą siostrami, może nie bliźniaczkami, ale siostrami, więc jest większa szansa. Mam nadzieję, że pomogłam. Przechodzimy dalej. Żelowy eyeliner od Maybelline. Znacie? Jeżeli nie, to ja Wam serdecznie polecam. Jest to chyba najczęściej kupowany eyeliner, bo po prostu dobrze się nim pracuje. Jest mięciutki, pracuje się nim jak masłem, fajnie zastyga, ale nie aż tak szybko, żeby właśnie nie móc czegoś tam poprawić na tym oku, więc jest to naprawdę dobry eyeliner. Jest on w takim opakowaniu, szklanym, z metalową zakrętką i przychodzi jeszcze z pędzelkiem, więc ułatwia sprawę, ale ja Wam pokażę, jak namalować kreskę nie tym pędzelkiem z zestawu, ale właśnie troszeczkę łatwiejszym, czyli właśnie tym skośnym Hulu P44. Jeżeli boicie się, że Wasza powieka ma na tyle dużo jakieś nierówności, albo że dłużej musicie pracować z tym eyelinerem, bo nie macie takiej wprawy, przełóżcie sobie odrobinę, tak możecie nawet tylną częścią pędzelka sobie zabrać trochę tego eyelinera z opakowania, zakręcić je przede wszystkim, odłożyć i przełożyć na Waszą dłoń, która będzie cały czas go rozpuszczać i łatwiej Wam będzie, bo ciepły eyeliner powoduje, że jest bardziej płynny, więc najpierw go rozgrzejcie, a później malujcie kreskę. Ja tego akurat nie potrzebuję, ale oczywiście nakładam i od razu zakręcam. Pamiętajcie o tym, eyelinery zastygają i wtedy marnują się Wasze pieniądze, więc no. No i zobaczcie, układam sobie znowu pędzelek w ten sposób, czyli dłuższe włosie od strony zewnętrznej, krótsze wewnętrznej. Przykładam do tej kreski, którą sobie zrobiłam, do tej linii. Widzicie? Już jest wyrysowany. Następnie, to też jest tylko przykładanie, nie musicie ciągnąć tej powieki. Nie trzeba. To możemy zrobić później. Na razie na takiej wyluzowanej powiece przykładamy
przy linii rzęs ten właśnie eyeliner wystarczy przyłożyć albo zrobić takie króciutkie, urwane ruchy. Nie ciągniemy, tylko ewentualnie odrywamy i przesuwamy się dalej. Przy linii rzęs. Tutaj tak cieniuteńko. I kolejna wskazówka. Ona jest bardzo ważna, więc uwaga. Kreski potrafią być irytujące. Coś nie wychodzi, zaczynamy dokładać, dokładać i miała być zwyczajna, cieniutka, wychodzi w stylu Amy Winehouse. No i tak wychodzimy, no bo to co zrobić, no nie ma czasu zmyć. Więc, żeby się nie denerwować, to przede wszystkim, kiedy się śpieszycie, to nie róbcie tego żelowym czy płynnym eyelinerem, wybierzcie raczej cień. I ewentualnie później dołóżcie sobie tylko tego żelowego, jeżeli chcecie wzmocnić kreskę. Ale już będziecie mieć ten szkic tego właśnie cienia, więc będzie Wam łatwiej. Druga sprawa jest taka, że zawsze zaczynajcie od gorszego oka, Waszego gorszego oka. Każdy ma takie oko, które gorzej się maluje, więc od niego zaczynamy. Później to drugie będzie łatwiej już domalować tak, żeby było równo, nie? No, więc zawsze zaczynamy od tego gorszego. No i zobaczcie. Jest już podkreślone oko, taka cieniuteńka kreska przy samej linii rzęs, ale teraz, żeby ją pogrubić, to dokładam do końca tej linii, którą wyrysowałam, pędzelek pod takim kątem do tęczówki, tak jakby, i ciągnę ją w dół. Zrobiłam sobie taki kontur, który teraz mogę wypełnić. I teraz wystarczy kreskę wyrównać, jeżeli chcemy zrobić taką króciutką. I w tym momencie już możemy naciągnąć powiekę. I to jest bardzo ważne, żeby nie robić tego na początku, bo później puszczamy skórę i ta kreska jest w miejscu, gdzie nie chcieliśmy, aby była, więc nie na tym to polega. Teraz możemy wyrównać wszystkie krawędzie w ten sposób. Już jest prosta, ładna kreska. Teraz, jeżeli chcecie ją wyciągnąć dalej, to to jest dobry moment, bo jest już fajnie podkreślone oko. Kreska jest, wszystko jest pięknie. Ale jeżeli chcemy dalej, to delikatnie wychodzimy za linię, która była wyrysowana na początku i już na takim otwartym oku wyciągamy dalej. Zdradzę Wam jeszcze jeden trik. Jeżeli obawiacie się falowania Waszej linii, albo macie takie oko, czy po prostu Wam ta kreska jakoś nie za bardzo wyszła, to możecie uratować sytuację, dokładając troszeczkę cieni. Pokażę Wam, jak to zrobić. Bierzemy tutaj ten ciemniejszy cień. Troszeczkę nałóżmy go na dół, na dolną linię rzęs, pod samymi rzęsami. Bardziej w kąciku zewnętrznym, tak Marilyn Monroe tutaj sobie też przyciemniała, robiła takie jakby cień rzucany przez rzęsy, więc troszeczkę tutaj możemy dołożyć. Ten sam cień, mniejszym pędzelkiem oczywiście, tutaj na krawędź tej linii eyelinerem, tutaj, w tym miejscu, czyli kącik zewnętrzny. Przyciemniamy, wyciągamy na tą część nieruchomą oka ten ciemny brąz w ten sposób. Możemy jeszcze bardziej. Jeżeli coś Wam nie wyjdzie, możecie wrócić do tego dużego, puchatego pędzelka, na przykład do tego jasnego cienia i tutaj troszeczkę sobie rozblendować w razie czego. Zawsze warto taki pędzel przy sobie mieć w makijażu, do którego można wrócić. I ostatni krok to takie rozmycie tego czarnego eyelinera czarnym kolorem. Ale nie róbcie tego od razu, czyli nie od razu czerń. Najpierw właśnie ten brąz. Czyścimy pędzelek i dokładamy czarnego cienia.
na samą górną granicę eyelinera, nie do samego końca. Niech ta końcóweczka będzie taka ostra. Wy nałóżcie ten czarny cień w samym kąciku zewnętrznym, tam gdzie powieka ruchoma schodzi się z tą nieruchomą, tam właśnie przyciemniamy, delikatnie rozmywamy sam kącik. Wtedy ta kreska jest tutaj taka rozmyta i zmniejsza się też ryzyko, że ona nam się gdzieś odbije, pozbiera. Tak to wygląda, więc kreska jest dalej widoczna, a jeżeli coś tam nie wyjdzie, to po prostu wyrównamy to tym cieniem i będzie ładnie. Więc ten cień to jest taki ratunek. Plus dla osób, które właśnie gdzieś tutaj zawsze mają problem z tym dzióbkiem, z jaskółką, to ten cień też zrobi robotę, więc rozmywamy, zrobimy takie złudzenie, tutaj rozblendujemy ten cień, jakby kreska była rozblendowana, a nie rozmazana, więc bardzo dobrze to wygląda i wciąż jest retro. Rzęsy wytuszowane i już widać ogromną różnicę, czyli ciemne rzęsy wzmocniły kreskę, oko jest bardziej wyciągnięte, ale pokażę Wam, jak jeszcze bardziej je wyciągnąć, podążając za kreską. Rzęsy, połóweczki najlepiej. Ja Wam pokażę, jak dokleić te rzęsy. One są bardzo lekkie, delikatne i przez to, że są tak małe, nie utrudniają życia. Trudniej jest dokleić rzęsy w pasku, one mogą się odklejać jeszcze przy kresce. Ona klej może spowodować, że gdzieś tam zacznie falować i będziecie się denerwować, więc takie ułatwiają życie, nakleja się je szybko i powiedzmy, że można to zrobić bezstresowo. Potrzebujemy oczywiście pęsetki i kleju. Ja polecam klej Duo, ten zielony. On jest bardzo delikatny, nawet dla osób takich wrażliwych, z wrażliwymi oczami. On się naprawdę super sprawdza, szybko zastyga również, więc ułatwia sprawę. Rzęsy odklejone. Pamiętajcie, aby rozruszać pasek. On powinien być elastyczny. Chwytam, tu akurat między palce można. Nakładam cieniuteńką warstwę kleju. Rozkładam go równomiernie. Pewnie mam zeza. Rozkładam równomiernie i czekam. Najlepiej się przykleja rzęsy już tuż przed całkowitym zaschnięciem kleju. Więc czekamy dosyć długo. Można sobie pomóc w ten sposób. Czekamy. I czekamy. I czekamy. Można wcześniej przymierzyć jeszcze te rzęsy, zobaczyć gdzie, w jakim momencie je przykleić. I teraz przykładamy to rzęs, wywijam je troszeczkę w kąciku zewnętrznym do góry, odbijam, żeby właśnie kącik zewnętrzny został podniesiony, zliftingowany. Spójrzcie, co to się zadziało. Bum! Bum! Po prostu oko wyciągnięte, od razu większe. Spójność z kreską, wygląda to naprawdę pięknie, ale jeszcze ostatni trik w takim retro makijażu oczu. Wracamy do eyelinera żelowego i do naszego pędzelka. Troszeczkę nakładamy i usuwamy klej, zakrywamy go. Więc po tej krawędzi tego kleju, tych rzęs, delikatnie właśnie wszystko przyciemniamy jeszcze raz eyelinerem. Rzęski do góry. I nie będzie widać. Połóweczki z Essence zrobiły tutaj robotę. Są super lekkie. Ja ich w ogóle nie czuję na swoich powiekach. Zupełnie jakbym je miała przyklejone od spodu.
bo wtedy to już kompletnie nie są dla mnie wyczuwalne. Więc polecajka z mojej strony, naprawdę bardzo, bardzo delikatne rzęsy, które łatwo się aplikują. Nie wiem jak ten klej, który jest dodany, ale ja zazwyczaj nie używam tego, który jest w zestawie, tylko właśnie swojego sprawdzonego z Duo. Go również możecie znaleźć na Zebra. Zostawię Wam linka w opisie pod spodem. To co? Czerwone usta, nie? Kocham czerwone usta. One po prostu dodają takiej elegancji, ale muszą być ładnie wyrysowane. I chcę Wam dzisiaj ułatwić. Ja zazwyczaj używam po prostu aplikatora, który jest w danej pomadce. Ale jeżeli nie czujecie się jeszcze na tyle pewnie, to zainwestujcie niewiele, ale jednak kupcie pędzelek. Polecam Wam ten z Bourjois. To jest taki koci języczek tak zwany. To jest numer 9. On obecnie widziałam go, że jest w promocji, więc myślę, że warto się nim zainteresować. Tak się prezentuje. Taki koci języczek. Syntetyczny pędzelek w jednej łapce i pomadka w drugiej. Jaka to pomadka? L'Oreal. Ta czerwień jest przepiękna. To jest odcień 311 i znowu zostawię Wam linka w opisie pod spodem dokładnie do tego odcienia, bo nie zawsze jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, widząc po prostu tylko odcień graficznie nałożony gdzieś na stronie właśnie jakiejś pomadki. Chcemy to zobaczyć na żywo na ustach, więc wybrałam dla Was taką piękną, bardzo uniwersalną wręcz czerwień. Bardzo retro. Zaczynajmy. Zacznijmy od łuku Kupidyna. Ciach. I ciach. Teraz od kącika zewnętrznego. Ciągniemy do łuku. I zamykamy. Usta są odciśnięte. Teraz będziemy poprawiać dół. Pędzelek. To jest ten moment. Nabieramy troszeczkę na pędzelek pomadki. I precyzyjne ruchy. To samo z górą. Czekamy chwilę, a potem nakładamy drugą warstwę. Bardzo przyjemna w odczuciu jest ta pomadka, tak jakby nawilżała moje usta cały czas. Zobaczcie. Nic się nie odbija nawet na zęby. A się pięknie błyszczy. Druga warstwa. Koniecznie. O jać. I czekamy. Powiem Wam, że jestem zachwycona tymi ustami. Jakbym miała polakierowane te usta. Ale tak... słuchajcie, ani nie ma ściągnięcia, bo nie jest to pomadka, która jest matowa, zastygająca na sztywno. Ona w odczuciu jest bardziej jak błyszczyk, natomiast ona się nie przemieszcza już w tym momencie, a błyszczy się niesamowicie mocno. Więc jestem w totalnym szoku, jak ona pięknie wygląda. Mówię tutaj, zazwyczaj jakbym tak mówiła cały czas, to po prostu od razu mi się pomadka odbija na zęby, więc efekt jest super. Tak pięknie połyskujący. Jestem pod wrażeniem. Piękna, piękna czerwień. 311 pomadka L'Oreal. Link w opisie. No i słuchajcie, tak się prezentuje ten retro makijaż. Czyli moja kreska. Pokazałam Wam tam bardzo dużo takich moich trików, które mam nadzieję, że ułatwią Wam teraz wykonywanie sobie właśnie takiego makijażu. Spróbujcie z tym skośnym pędzelkiem. Jeżeli Wasza powieka jest bardzo wypukła, czy ogólnie chcecie zrobić super precyzyjną linię, a Wasza skóra na powiece nie chce z Wami za bardzo współpracować, to wybierzcie taki wąziutki, właśnie malutki, skośny pędzelek Hulu P112, a jeżeli
jesteście super początkujący w tym temacie, to naprawdę ten większy pędzelek skośny to dosłownie kwestia przyłożenia kilku razy tego pędzla z eyelinerem do naszej powieki, żeby stworzyć już kontur i samą tą graficzną część, bezpieczną część kreski, którą później możecie delikatnie wyprowadzić już pod tym kątem, który sobie zaznaczyliście na początku, więc słuchajcie, mam nadzieję, że pomogłam. To jest retro makijaż, w którym ja się czuję fantastycznie, w którym bardzo często mnie widzicie, czyli właśnie taka kreska, jasna tutaj powieka, czasem błyszcząca, często matowa, rzęsy mocno wytuszowane albo właśnie z doklejonymi samymi tutaj koniuszkami, no i czerwone usta. A teraz czas na niespodziankę. Mam dla Was minus 20% rabatu na kosmetyki, których użyłam w tym filmie, na hasło Karolina20. Cała ja. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, że dobrze bawiliście się oglądając go. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!